Woda po prawej, woda po lewej. Wszędzie woda. Wszędzie woda. Możemy wybierać. Od terenów zielonych. Czyli suma ile to kosztuje? No to 6 zł, 12 dla dwie osoby? 20. Aha, dobra. Dzięki na razie. Dobra. Wiesz co jeszcze możemy zobaczyć? Na razie dziękuję. Zastanawialiśmy się nad spaniem w takim miejscu, ale jest, nie wiem, moim zdaniem jest beznadziejne. To nie jest taki nasz klimat. Po pierwsze jest głośno, wciul ludzi. Po drugie 10 zł wjazd kamperem. Po drugie 6 zł osoba. I co, i mam się cisnąć? Nie, nie chcę, nie chcę. Ja sobie wolę stanąć w dziczy. To już wolę nad jakąś kałużą niż na... Nie, nie podoba mi się tu. A to jest nasze miejsce dzisiejsze do spania. Tu jest cmentarzyk. A tu jest jeziorko. No i tak idąc sobie na plażyczkę. Tony śmieci, to jest jakaś masakra. Jeszcze tyle śmieci nie widziałam tak w jakimś miejscu. Takim nad wodą, to jest... I to wszędzie, cała plaża, wszystko. Cała plaża. Ludzie są syfiarzami, a tam leżą ludzie, para leży wokół. Tam sobie leżą ludzie i między śmieciami. Nie, no takie czasy. I tak niedługo będzie. Po prostu toniemy w śmieciach, w plastikach. Trzeba cię trochę opłukać, bo to wiesz, gorąco, upał, te sprawy. To w ogóle cię trzeba wybić. Nie podobało się? Ona nie podobało mi się. Mawka! Chcesz jeszcze mawka? Wyglądasz teraz jak wypło. Specjalnie dla mnie. Kierunówki nieśmigane. O, jeszcze tu. Tu są co? Takie mam. Ale jednego wezmę. Madzia w raju. Kapselki jak zawsze. I to takie, których nie mam. Nie mam lecha czerwonego, mam tylko zielonego i żółtego. No widzisz? To miło. Co tam? No nie wiem co tam. Fajnie jest, nie? Fajnie, tylko chyba od razu głęboko, co? No, tak mi się wydaje, że jest głęboko. Ja się boję wchodzić tak jak nie. A dla tych, co nie umieją jeździć na nartach, to może być za głęboko. Mawka już się ukąpała, zaraz wyschnie, kapsle nazbierane, ogólnie znaleźliśmy miejsce koło cmentarza. Ale właśnie zaraz od razu jest plaża. Tylko, że cmentarzy. Tylko, że tak. Tylko, że jest straszny bałagan. Jest tyle śmieci, że masakra. Ludzie to są świnie. Jeden po drugiego podsypuje. A masakra. Hałdy śmieci normalnie. Masakra to jest. To zobacz, przyjechaliśmy kamperem. Ja sobie wziąłem dookoła, wysprzątałem. Tylko koło mnie jest czysto, koło kampera. Przed, za, z tyłu. A zawsze kurwa... sprzątamy tam, gdzie jesteśmy, ale... Sama weszła do chodź, wody. Masz, jestem chodź, w szoku. Mawka weszła do wody. Mawka, chodź. Mania, normalnie jestem w szoku. To twój pierwszy raz chyba. Wygląda jak wypło. Wytchnij, będzie ładna. Się zapomniała. Chodź, chyba chodź, się, chyba chodź. Może za rybkami. Chodź, Mania, chodź. Chodź, Mania. O tak, brawo. Chodź, Mania. Chodź. Chodź. Szybko, chodź, idziemy. Zaczynamy nowy odcinek, zmieniamy miejscówkę, bo jak zwykle trafiliśmy na koparki i od rana nam dudniło i no nie pospaliśmy za bardzo. Bo to trzeba było na kemping pojechać.
Trzeba było wybrać tego pana, który chciał 22 zł za miejscówkę. To i słuchać wszystkich żuli całą noc do rana. No, miejscówka była kiepska. Nie zdecydowaliśmy się nie dlatego, że była płatna, bo zdarzyło nam się płacić za miejscówkę. Na przykład u tego pana Krzysztofa, ale no, tam było eksa. No to było warte zapłaty, a tam... Za dużo ludzi jak dla nas. Ale nie, to było niby pole biwakowe, namiotowe, nie wiadomo co. Przyczepy... Ja lubię stare przyczepy, ale to były... One chyba tam stały zawsze, rozpadające się. I dużo ludzi na plaży. I dużo ludzi na plaży i w ogóle to było... My lubimy plaże bez ludzi, tylko z nami. Więc Marek szuka miejscówki. Oczywiście w goglach. Myślę, że tu pojedziemy. Bo tu jest następne jeziorko i tu pojedziemy go. Tylko musimy się tam wbić, nie? Aha. A i tu jest taka droga. Nie bardzo, oj, tam chyba nie przejedziemy. Tam jest coś usypane. No. Tam. Trzeba to obczaić. Nogami. Czyli jednak się nie da dojechać, bo jest wał przeciwpowodziowy. Ale mówię, na gogle tego nie ma, to widać, że to jest świeżo usypane, nie? No niestety nie chcą tu ludziów. Nogami ludzie mogą przechodzić, samochodami niestety nie. Przynajmniej nie ma tyle śmieci, co tam. O, jest. Tu następna jest. Po lewo, koło Pepsi. Lewo. Ale zielone bardzo. Ale jaka woda czysta, patrz. No. Widzisz to? Widzę to, bo to jeszcze jest inny zbiornik. To jest ten wędkarski zbiornik. Ale czysta woda. Fajna taka. Tutaj też zakopali drogę. Chyba ktoś to kupił, bo pisze, że teren prywatny i już po prostu nie można przyjeżdżać. Ale co to za teren prywatny, jak to wiesz? O, tutaj też zasypana droga. Wszędzie, wszystkie drogi tak zrobili. Wiesz, może można siedzieć, ale podjechać nie można już samochodem w żaden sposób. Czyli wszystkie drogi dojazdowe specjalnie zatarasowali. No ale patrz, jakim spychem musieli to ten niszczyć. Podwiezie mnie pan? Dzień dobry, wsiadaj dziewczynko. O, już tak od... Niewygodny masz pan ten samochód. No sorry. Jest jaki jest, ważne, że jedzie. To jedzie. Zawiozę panią do lasu. Może być. Ładna aleja, dużo drzew. Tutaj jeszcze PiS nie wkroczył ze swoją ustawą, w której wszyscy wycinali drzewa. Nawet wczoraj Marek pokazywał mi na Facebooku porównanie aleja, która miała drzewa, a potem kilka lat później nie miała. Jest zupełnie inna bajka. No nie? A tutaj ładne okolice, ładne lasy. I szukamy jakiegoś parkingu w lesie. Wystarczyło powiedzieć, że szukamy i już znaleźliśmy. Sam wyskoczył. Może być, nie? Może być, no pewnie, że tak. No dobra, chwilowo stoimy tutaj, bo jesteśmy już głodni i musimy szybko zrobić jakieś jedzenie. A potem przestawimy się jakoś, żeby woda nas spływała pod prysznicem fajnie, bo w takim układzie to zupełnie by nie spływała tak jak trzeba. To jest jedna taka ściąga dla ludzi, którzy nie znają się na grzybach. To dla mnie. Czyli dla Mareczka, bo ja akurat znam. No, to najczęściej się myli z jadalnym grzybem. Mama mi zawsze mówi, jak nie wiesz, to polisz i będzie piekło, to znaczy, że niedobry. Wszystkie. O, to moje ulubione. Ulubione moje. O nie, to są moje ulubione. Te? No, kurki. U nas się mówi kurki. I rydze. Pyszności. Fajnie, jednak przestawimy się już, żeby nie wyciągać wszystkich gratów. Później trzeba wszystkie graty pochować, żeby przestawić samochód, żeby nic nie poleciało. Więc od razu to zrobimy, żeby mieć z głowy. Patrzcie, jaki obiad Marek nam zrobił. Swojskie jajka od pana Krzysztofa. Fasolkę po bretońsku. Fasolkę kupiliśmy na parkingu, chyba swojską. Ziemniaki ziemniaczane, ogórasty i będziemy jeść. Okej, Pasi? Bardzo dobre. Ukąpane człowieki to szczęśliwe człowieki. Prysznic to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy na świecie dla mnie.
gorący prysznic. No w lecie no to już tak trochę mniej gorące, ale mimo wszystko uwielbiam prysznic. Także ja się cieszę, że my mamy w kamperze łazienkę. Nie wyobrażam sobie jeżdżenia w ogóle takiego trybu życia, jak my prowadzimy, bez łazienki. Codziennie trzeba się ukąpać, jak się mieszka w kamperze, bo jest strasznie gorąco. Ja sobie nie wyobrażam, jak ludzie wytrzymują, jeśli nie mają łazienki, bo to jest podstawa dla nas. Ja bym mogła nie mieć kuchni, muszę mieć łazienkę. Zaraz będziemy się przetransportowywać, bo Marek znalazł miejscówkę na grupie biwakowej całkiem niedaleko tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, więc znowu będziemy przestawiać samochód, żeby sobie w nocy spokojnie spać. Wioska wśród zieleni. Raków. Tam nas prowadzi ta droga. Jedziemy przez las. Damy radę. Jak nie my, to kto? No i gdzieś ty mnie wywiózł. No jak gdzie? Znowu miejscówka z grupy biwakowej, nie? Takie wywoje! Grupa biwakowa lepsza od Park Fortnite. No. Takich miejscówek nie ma na Park Fortnite. Tu? No to tu. To tu. Tylko ja nie jest woda. Stanąć. Woda jest. Mam wyskoczyć i zobaczyć? Co ty oszacujesz? Oszacuję na babskie oko. No i co? Ja mu pokazałam, gdzie może stanąć, że może stanąć tu, bo jest fajne miejsce, a ten zgasił samochód i musi iść sam sprawdzić, bo mi nie ufa. Normalnie nie wiem, co to jest za związek. Widzę, ja włączyłam nagrywanie. Ja tu sobie chcę z tobą pogadać, a ty się musisz tam. Sorry. I ja mówię, żebyśmy stanęli tu, bo tu jest najlepiej. Wysłałem Madzie, żeby zamknęła kampera. Zrobiła sobie trening. Trochę cię wykorzystałem. Zamknięte. Dzięki. No. Idziemy na spacerek. Obczaić miejscówę nową. Zapowiada się super. W porównaniu z tym, co dzisiaj byliśmy wcześniej w Rokitkach, jest tam owszem bardzo dużo jeziorek, takich mniej i bardziej dzikich. Dojazd jest katastrofalnie zły i jest masa śmieci. Więc ogólnie jesteśmy zniesmaczeni. Rokitki nie. Nie będziemy tu przyjeżdżać. Tam. Znaczy. A tutaj Raków. I fajna była ta widza, nie? Mhm. Zielona wieś, coś tam, nie? Wieś wśród zieleni. No. Wsi nie zwiedziliśmy, ale nam zależało na miejscówce nad wodą. No i jesteśmy. Idziemy to obczajać. Marek znowu poszedł przestawić samochód, bo stwierdził, że tutaj będzie ładniej. Taka jest wysepka. Trzeba dookoła... Tam jest kamper. Trzeba przyjechać tu. I tu jest to miejsce. I on chce, żebyśmy sobie tutaj usiedli dzisiaj kamperkiem na jedną noc i zrobili ognisko, bo miejsce na ognisko też jest, także nie wiem, co na tym ognisku usmażymy, ale dobra. No i Marek poszedł do samochodu, ale nie tą okrężną drogą, tylko stwierdził, że idzie lasem, bo będzie szybciej. Ale coś chyba nie idzie za bardzo, bo się sypią z lasu przekleństwa. Widzicie? Masakra. Ale już tam gdzieś jest, ale chyba nie było łatwiej. Wiedziemy. Masakra to była. No słyszałam, że masakra. Trochę poleciało, brzydki słów. Ocenzuruje się. Dobra. Dużo babki tutaj jest. Ostatnio czytałam w internetach, że jest bardzo zdrowa. No i nazbierałam trochę babki. Niedużo. Trochę listeczków. Zagotuję to, zrobię napar i będziemy próbować, skoro ma być bardzo zdrowo. Zostało nam jeszcze borówek na dzisiejszy koktajl, więc będę go dzisiaj robić. Jeszcze ostatnio kupiliśmy kukurydzę, ale patrzcie, jaka jedna jest taka jakaś wybrakowana. Na szczęście reszta jest dobra.
I może ją sobie zrobimy na ognisku. Jeszcze nie jedliśmy nigdy kukurydzy z ogniska, a w sumie to nie mamy nic innego takiego, co można by na ognisko dać. Więc zabieram się za koktajl, babka się gotuje i będziemy sobie siedzieć. I taki mamy widoczek z kampera. Dziś Madzia, jak przystało na kobietę, szykuje ognisko. A co? Żeby nie było. Taki żarcik. Także feministki żeńskie i te męskie, darujcie sobie. Siema. Hej. Dbam o ognisko domowe. Przenosząc kubki na kubkę. Ładnie tu i spokojnie. Cisza, zero ludzi. To co lubimy. Dla takich miejsc chcemy mieszkać w kamperze. Tak. Nie dla kempingów. Moc witamin, proszę pana. Ale jaja, co? No. Widzisz, no tego nie pisali na grupie biwakowej, nie? Napisane było, można przyjechać, można sobie posiedzieć, można to, można tamto. No i właściciel spoko. Bardzo miły, młody człowiek. Pogadali my. I pozwolił sobie przenocować. Ale ogólnie trzeba pamiętać, że jest tutaj właściciel. Tak, jest tutaj właściciel. Teraz już wiemy, że jest tutaj właściciel. Ale popatrz, tak samo było tam, jak pan Krzysztof, nie? Też żeśmy stanęli. Tam też było napisane, że chyba miejscówka nie ma właściciela. Też poznaliśmy właściciela i też super człowiek, no i kurwa. Płonie ogniskowe. Cieplej? No. Ciepło. Ciepło. No. I przyjemnie, nie? Madzia. To ja. A to ognisko domowe.